Siemanko kochani, z tej strony Monika z kanału Flamazinger. Słuchajcie, nagrywam dla Was już drugi raz ten odcinek. Za pierwszym razem niestety zawiódł fokus w kamerze. Ale to nic, jestem dzisiaj, może z gorszym oświetleniem, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i jakoś sobie poradzimy. Dzisiejszy odcinek będzie odnosił się do tego produktu, który znajduje się tutaj za mną. Zdaję sobie sprawę, że na YouTubie jest dużo filmików poświęconych recenzji, poświęconych torebkom Louis Vuitton. Aczkolwiek większość z tych opinii sama oglądałam przed zakupem torebki. Były takie, wiecie, a pojadę kupię sobie torebkę. Nie obrażając oczywiście tutaj nikogo, wyglądało to troszkę tak dosyć próżnie. Próżno? Próżnie? Wiecie, o co mi chodzi. W każdym bądź razie z mojej perspektywy wyglądało to całkiem inaczej i chciałabym Wam opowiedzieć swoją historię. Także co, może zacznijmy od początku. Skąd pomysł w ogóle, żeby kupić tą torebkę? Słuchajcie, raz do roku przynajmniej jedno staramy się, koronawirus troszkę pokrzyżował nam plany, staramy się wybrać dom medialny na wycieczkę. Z wielu względów, między innymi dlatego, że Michaś jest wiernym kibicem AC Milanu i mają tam swoją siedzibę. Była to nasza, może Mediolan był pierwszym kierunkiem podróży, pierwszą naszą wycieczką taką wspólną zagraniczną. Trzy, Michaś mi się tam oświadczył, więc Mediolan jest takim miejscem dla nas bardzo sentymentalnym. No i któregoś razu sobie wymyśliłam, kurczę, no jestem w stolicy mody, jakby nie patrzeć i chciałabym, fajnie byłoby pójść tak sobie, wiecie, do sklepu kupić coś markowego. Tak sobie wymyśliłam. Oglądałam różne recenzje, wiecie, już wtedy byłam wkręcona w YouTube, jeszcze nie nagrywałam, co prawda, ale już, że tak powiem, złapałam bakcyla i wszystkie te produkty, nowości, byłam na bieżąco z tym wszystkim. No i zrodziła się taka myśl, że chciałabym tą torebkę Louis Vuitton Neverfull. Chodziło o model Neverfull. Oczywiście, wiecie, na początku starałam się, jak ta myśl kiełkowała powoli, to starałam się ją zdusić w zarodku. Mówię, kurczę, Monia, mówię, tyle hajsu na torebkę, mówię, pogięło cię. No kurde, no 200 na torebkę wydać, no to jest taki, wiecie, był przynajmniej do tej pory mój maks. No ale niestety moje chcieństwo, słuchajcie, zwyciężyło i ta myśl dalej kiełkowała, więc zaczęłam już węgolić Michałowi, że może kupuj mi tą torebkę, może to takie byłoby fajne, wiadomo, później przyjdą dzieci, inne wydatki i trzeba będzie na co innego wydawać, zresztą wtedy już ruszaliśmy chyba powolutku z budową, więc wiadomo, że kasa cała będzie szła w tą inwestycję. No ale mówię, dobra, może będę sobie uzbierała, tak wiecie, co miesiąc czy tam, no jak będę mogła, będę sobie odkładała. Może mnie odczuje tą kwotę. No i słuchajcie, pojechaliśmy do Mediolanu. Zakup tej torebki był dla mnie nie lada przeżyciem, nie oszukujmy się, bo wiązał się z wieloma emocjami skrajnymi. Jak już byłam na miejscu, w sensie w Mediolanie, to cały czas się wahałam, czy kupić tą torebkę, czy nie. Mówię, kurde, mówię, tyle kasy, ile rzeczy mogłabym za to mieć, jak na dobrą sprawę. No ale już klamka zapadła, weszliśmy do Mediolanu, no i słuchajcie, nie jest to takie zwyczajne wejście do butiku, nie wiem, w galerii. Nie, nie, to w ogóle nie można tego porównać. Pan z ochrony, może nawet nie pan z ochrony, ale osoba, która jest specjalnie, podejrzewam, zatrudniona do otwierania drzwi klientom, stoi tuż przy wejściu, otwiera wam te drzwi, dywan, można powiedzieć, nie pamiętam czy czerwony, czy nie, bo po prostu już byłam zamroczona, ale jak byliśmy w sklepie Tiffany, pamiętam, to był czerwony dywan, tak, bo to jest mój drugi taki, powiedzmy, ekskluzywny zakup, jednak to jest całkiem, słuchajcie, inna bajka. Nie pamiętam, ile tam było pięter. Dwa na pewno, nie? Michał się dobrze kojarzy. Dwa piętra były tam akurat na Mediolanie, w tym butiku. Jak nie cztery. Jak nie cztery? Widzisz, ja już do końca nie pamiętam. Byłam bardzo przejęta, słuchajcie, i mało było tam Europejczyków. Tak na dobrą sprawę w większości byli to albo Chińczycy, albo panie, że tak powiem, zamaskowane. Także tu
tutaj już człowiek się czuł troszkę inaczej, bo było mało białych, że tak powiem. Żeby nie wyszła na rasistkę, słuchajcie. Podeszła do mnie ekspedientka, ja ładnie zapytałam moją łamaną angielszczyzną. Oczywiście wiedziałam, jak powiedzieć poprawnie, ale z racji tych emocji tam troszkę coś tam pokiełbasiłam. Michał później miał ze mnie niezły ubaw, ale najważniejsze, pani zrozumiała, o co mi chodzi. I słuchajcie, okazało się, że jest ta torebka, która chce, jest tylko jedna sztuka. I ja mówię, pewnie, że jak najbardziej chcę ją zobaczyć. Pani oczywiście podała nam tą torebkę, znaczy mi podała tą torebkę w białych rękawiczkach, wiecie, Frantino, Elegantino. No i słuchajcie, i oto mam, to jest mój zakup, w takiej oto torbie papierowej znajdował się kartonik Louis Vuitton, a w nim mój zakup, mianowicie moja torebeczka. W środku na ładnej oczywiście kopertce, wiecie, wszystko zrobione jak należy. Dowód zakupu, myślę, że bardzo ważny, jak ktoś by chciał sprzedać tą torebkę i żeby było wiadomo, że torebka faktycznie jest oryginalna, to tutaj mamy takie potwierdzenie. I słuchajcie, ja za tą torebkę 2 lata temu dałam 990 euro. I sprawdziłam, słuchajcie, z ciekawości i ta torebka kosztuje teraz, żebym teraz wam nie skłamała, 1250 albo 1290 euro. Także słuchajcie, jeśli chodzi o Louis Vuitton, albo Chanel, czy też inne takie, powiedzmy, luksusowe butiki. Oni nie robią wyprzedaży, nie ma czegoś takiego jak promocja. Jeśli chodzi o markę Louis Vuitton, wiem, że te rzeczy, które powiedzmy są sezonowe, edycje limitowane na przykład jak są, jeśli coś tam się nie sprzeda, to wszystko wraca do fabryki Louis Vuitton i to jest niszczone. Nie ma żadnej promocji, nic z tych rzeczy i z tego co wiem, w Louis Vuitton, w Chanel, nie wiem czy też w Gucci, ale podwyżki produktów są 2 razy do roku, także słuchajcie, zrobiłam świetny deal. Moja torebka już jest droższa o prawie, ile, 700? Nie wiem, do końca teraz euro chodzi, ale możecie sobie policzyć. Także słuchajcie, im dłużej zastanawiacie się i zwlekacie z zakupem takiej torebki, czy też jakiegoś dobra luksusowego, na przykład marki Louis Vuitton, no to słuchajcie, śpieszcie się, bo później będzie wam jeszcze ciężej podjąć tą decyzję i na pewno będzie was bolała kieszeń od zakupu tego produktu. Aha, jeszcze wam powiem taką ciekawostkę. Skąd tyle tych Chińczyków tam się zjawiło w tym butiku? Po prostu podamy tu jakiś fenomen. I tak na pierwsza moja myśl była, kurczę, no kupują pewno jeden oryginał i potem robią podróbki. No słuchajcie, no nie oszukujmy się, no ja tu nie jestem taka, wiecie, och, ach, żeby nie było, także tak sobie pomyślałam. No ale nic bardziej mylnego, może niektórzy tak robią, ale chodzi o to, że w Chinach torebki Louis Vuitton, w ogóle produkty Louis Vuitton są o połowę droższe, więc im opłaca się kupić to po prostu w Europie. Cała prawda. Dobra, odłożę sobie może to pudło. Przyszło w takim oto zapakowanym worku, się śmieję, że worku na ziemniaki, bo tak trochę to wygląda, nie? Z napisem Louis Vuitton. No i w środku znajduje się mój zakup. Troszkę ją tutaj, wiecie, poprawię, bo się odkształciła. Jest to model torebki Neverfull, wielkość średnia, są do wyboru 3 wielkości, duża, średnia, no i mała oczywiście. Duża oczywiście fajna, bardzo pojemna, ale niestety ja z racji tego, że jestem dosyć niską osobą, wyglądałabym w tym dosyć śmiesznie, torebka byłaby połową mnie. Także średni wybór myślę, że był idealny, nie mam, może nie mam, już teraz mam, ale do tej pory nie miałam w swojej kolekcji żadnej szoperki. Także słuchajcie, teraz mam. Ktoś ma idealne wyczucie, słuchajcie. No nie nagram dla was, nie nagram. Słuchajcie, jeśli chodzi o wnętrze, ja wybrałam sobie kolor czerwony. Jest do wyboru jeszcze chyba z tego, co mi się wydaje, róż i ekry teraz. Róż od niedawna jest. I jeśli chodzi o tą wersję zewnętrzną, też są 3 opcje. Jest jeszcze do wyboru monogram i coś jeszcze. I kurczę, zabijcie mnie, nie pamiętam. Ale podlinkuję wam produkt, także zobaczycie sobie na stronie. Dodatkowo tutaj znajduje się taka saszetka,
które możemy sobie umieścić. Ona jest dosyć spora, tak jak koporteczka. Mam tu gumkę do włosów jeszcze. Tutaj jest jeszcze przegródka, możemy sobie tutaj włożyć telefon. To jest zapinane na zameczek. W środku tutaj też jest jeszcze jedna kieszeń, w której możemy coś umieścić. Jeśli chodzi o torebkę, ona nie ma zamka, ale słuchajcie, ja normalnie nawet jak mam zamek, to nie zapinam. Michał co chwila mnie opierdziela, że słuchaj, ktoś tu się muszę coś wyjąć, a albo może ci po prostu coś wypaść, a ja jestem po prostu guła, wszędzie szybko pędzę i zapominam o takim aspekcie ważnym, więc tutaj to jest, nie było dla mnie problemu, tak powiem. I słuchajcie, torebkę możemy jeszcze tutaj sobie zmienić jej kształt poprzez ściągnięcie tych ściągaczy, jakkolwiek to nie zabrzmi, ściągnięcie ściągaczy. Tak, żeby ona była bardziej taka, jak to powiedzieć, mniejsza, zgrabniejsza, żeby to nie był taki worek. Widzicie, rzadko to robiłam, więc ona nie chce nawet się tak ustawić. O, i ona wtedy prezentuje się tak, także wygląda już całkiem inaczej, także mamy tutaj dwie opcje. No i słuchajcie, czy warto kupić tą torebkę? Myślę, że no to już decyzja należy do Was, czy chcielibyście wydać tyle kasy na coś takiego. Ja podjęłam decyzję, że chciałabym ją mieć, chciałabym się przekonać, czy warto i z perspektywy tych 2 lat użytkowania mogę powiedzieć, że nie jestem zawiedziona, nic się z nią nie stało, mimo że tutaj od spodu, wiecie, nie ma tych takich metalowych nóżek, że jak ją położymy na ziemi, żeby się nie rysowała, nic się tutaj z nią nie dzieje praktycznie. Jeśli chodzi o materiał, to skórzane są właściwie tylko te rączki i te uchwyty. Każda z tych rączek według producenta może dźwignąć 200 kg. Także łącznie możemy do tej torebki zapakować 400 kg według producenta. Nie próbowałam, ale też tyle nie udźwignę, więc nie będziemy robić takiego challenge'u. I co mogę Wam więcej powiedzieć? Jeśli chodzi o materiał, jest to płótno pokryte żywicą. O tak, dlatego ono jest takie trwałe. Z tego co tam na stronie wyczytałam, ten materiał jest wodoodporny i ogniodporny. Torebka, jeśli cokolwiek z nią się stanie, mamy, że tak powiem... Michał, chce spróbować? Nie, nie będziemy próbować, nie będziemy ryzykować. Ale jest to... Słuchajcie, moglibyśmy na dobrą sprawę, bo torebka ma dożywotnią gwarancję. Także jakby na to nie patrzeć, słuchajcie, do telefonów i tak dalej dokupuje się gwarancję na 2 lata i ona dosyć sporo wynosi, a jakbyście mieli dożywotnią dokupić, to torebka się zwraca, jakby nie patrzeć. Także płacicie samą gwarancję, nie za torebka, za gwarancję. I cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć z tych faktów? Każda z torebek, wiadomo, że w zależności od modelu, jeden jest bardziej skomplikowany, inny mniej, ale jest to torebka ręcznie wykonana, ręcznie szyta i średnio czas szycia takiej torebki wynosi około tygodnia czasu. Dodatkowo w torebkach, portfelach albo walizkach możemy wykonać personalizację. Są 2 rodzaje personalizacji. Jedna to jest monogram, czyli ręcznie malowane, no najczęściej nasze inicjały do 3 znaków, z tego co czytałam. No i jeśli chcecie taką metodę personalizacji, to musicie już przy zakupie uiścić połowę opłaty za torebkę, to raz. No, 2, musicie podjąć decyzję przy zakupie, ponieważ ta metoda jest tylko wykonywana we Francji, w jednym chyba miejscu. To 2, a 3 bardzo ważny fakt, najistotniejszy, słuchajcie, to, że za tą metodę płacicie 1/3 wartości torebki, także przyznajcie, że dosyć sporo. Jeśli chodzi o 2. metodę, to jest to metoda hot stamping, czyli no, stemplowanie, jak sama nazwa, gorąco stemplowanie, jak sama nazwa wskazuje. Wytłaczanie po prostu tych inicjałów. Jeśli chodziłoby o tą torebkę, to te i moje inicjały byłyby tutaj w tym miejscu. Jeśli chodzi o resztę produktów, to na elementach zwanych prostakami. Zobaczycie zdjęcia, o co mi chodzi. Tak, to ta personalizacja jest na tych prostakach. I jeśli chodzi o metodę hot stamping, zazwyczaj jest to wykonywane, słuchajcie, od ręki, chyba że jest dużo klientów, butików, wtedy może to trwać no, troszkę dłużej, około tygodnia, powiedzmy, czy tam kilku dni. Jeśli chodzi natomiast o tą poprzednią metodę, monogram, ona trwa około 10 tygodni, plus musicie liczyć na czas związany z przesyłką produktu. Także tak to się prezentuje. No i słuchajcie, ja jestem zadowolona.
i mówiłam, że to będzie mój, jak już będę miała tą torebkę, to wiecie, to moja kolekcja będzie pełna na fulla. Jednak wiecie co, no apetyt rośnie w miarę jedzenia i ja tutaj już myślę, no chciałabym kupić sobie kolejną torebkę Chanel ze skóry kawiorowej, no ale to już jest znacznie większy wydatek i no na razie przystałam na tym. Michał tutaj tak na mnie patrzy, ale on wie, że to tak jest. Poza tym Michał wie, że to jest inwestycja. A, i wracając do personalizacji, no słuchajcie, jeśli zdecydujecie się na personalizację, no to już potem po ptakach. No już z mężem się nie rozwidziecie, chyba znajdziecie z drugiego, którego nazwisko zaczyna się na tą samą literę. To wtedy jeszcze pół biedy. No a jeśli chcecie sprzedać, no to też jest pewien problem, no chyba że osoba ma takie same inicjały. Także no musicie dobrze to przemyśleć, czy chcecie. Ja chcę. Ale jeszcze się nie wybrałam do Warszawy w celu personalizacji, a w Mediolanie trwało to nie było od ręki, to trwało jakoś tam dłużej i my chyba następnego dnia już wylatywaliśmy. Stąd też stwierdziłam, że okej, zrobię sobie to w Warszawie, no jeszcze do Warszawy nie dotarłam. Także 2 lata minęły, słuchajcie, ale nie pozbywam się jej na pewno. Także kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy zastanawiacie się nad zakupem, a może już jakiś macie, także chętnie. Chętnie zobaczyłabym Wasze opinie na temat tego produktu w komentarzach poniżej. Gorąco zachęcam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, komentowania. Także tak, pozdrawiam Was cieplutko i do następnego filmiku. Pa, pa!